Witaj w piekle. Halo, halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Dark Sagi. Tak wygląda ekwipunek mojej postaci, tak wyglądają zadania, jak widzicie, kilka ich mamy. No i proszę bardzo, dzierżę kilo, no szacun. Moi drodzy, pierwsze co zrobimy, no to pójdziemy w miejsce, w którym warto zdobyć pewien zwój. Przy okazji tutaj zdobądźmy ciemne grzyby, które widzę tutaj sobie na nas czekają. Ciemne grzyby, mięso kopacza, no i proszę bardzo, też ciemne grzyby. Wartym odwiedzenia miejscem jest to miejsce bardzo blisko, tutaj ta jaskinia, którą mogę odwiedzić, no i to, co w niej znajdziemy, naprawdę, ale to naprawdę się nam przyda. Przede wszystkim tak, tutaj uruchamiamy pewien mechanizm, bardzo fajny mechanizm, bardzo sprytnie zrobiony, no i proszę bardzo, szybko tutaj zbieramy szybko wodę, zbieramy szybko chleb i wskakujemy tutaj, żeby otworzyć ten kufer, w którym to kufrze mamy tak, to zostawiamy, to zbieramy i uciekamy. Bo uciekamy, czemu uciekamy? Bo ta, proszę bardzo, bo ta ściana się zamyka. No i co znaleźliśmy? Znaleźliśmy telekinezę, której mi naprawdę było potrzeba. No i mamy jeszcze niepamięć, no i lodową strzałę. Telekinezą będziemy tutaj wymiatać po prostu. Ciemny grzyb, proszę bardzo. Będziemy wszystko zbierać jak leci, proszę bardzo. Roślina lecznicza, bryłki magicznej ludy, ziele lecznicze. Tylko teraz tak, żeby to dobrze zbierać. Tutaj na pewno nic więcej nie ma. Nie, tam był taki jeden świstek, który wydaje mi się, że będzie do jakiegoś zadania potrzebny, więc na razie go sobie po prostu zostawmy. Ej, mięso kopacza, zgarniamy. No i moi drodzy, dzisiejszy odcinek planuję zrobić dwojako. Przede wszystkim, skoro mam już ten świstek, no to na pewno będę chciał jak najwięcej tutaj wyzbierać różnych rzeczy, żeby przede wszystkim moja postać... O, mamy winko. Halo? Klucz. Co to za klucz? Zganiamy klucz. Gdzie to wino było? Tam był alkohol, butelczynka wina. O, chwast. Też mi... O. Dobra, mamy wino. Przepraszam bardzo. O. Mamy wino. Oddajmy to zadanie, skoro już jesteśmy. No i tak. Ciemne grzyby, proszę bardzo. Bryłka magicznej rudy. Cudnie. Oddamy to zadanie, bo chciałbym je już oddać. Przy okazji musimy te nasze dzienne normy wykopywać, więc trzeba będzie też zacząć kopać tą rudę. Chwast zebrany. Ciemny grzyb. Ej, Alaster. Ja nie chcę nic mówić, ale... Przepraszam bardzo, masz telekinezę, słynną telekinezę, której używanie w Gothic 1 było bardzo, ale to bardzo przyjemne, więc korzystaj z tego, że masz ten zwój i wydobywaj, o, ciemny grzyb, zdobywaj wszystko co możesz, roślina lecznicza. Normalnie musiałbym się udawać w tamte tereny, więc to mi trochę oszczędza czasu, ja wiem, że to jest taki mini bug, natomiast jest naprawdę, o, mięso kopacza, bardzo przydatny. Żeby po prostu nie biegać wszędzie i nie szukać jakichś zakamarka. O, klucz. Kolejny klucz. Dużo tych kluczy. O, goblinie gody. Podażdzi minutku. Przepraszam bardzo. Ja nie chciałbym tutaj urazić pana. Ale gdzie? Czemu pan stoi na drodze? Roślina lecznicza. Dobra, zbieramy. Ciemny grzyb też zbieramy. Goblinie jagody. W ogóle jak tam się goblinie jagody znalazły? Mi się wydaje, że tam wszystko oczyściłem. Dobra. Podnoś. Coś ciekawego jeszcze? Coś ciekawego. O. Tam ziele lecznicze też mi się wydaje, że tam podnosiłem. A cały czas jakby widzę, że jest do zebrania. Alaster. Ciemny grzyb. Mięso kopacza. No, coś mi tutaj ta telekineza robi. Po prostu oszukuje. Dobra, czasami nie załapuję po prostu, że ja bym chciał to wykorzystać. Dobra, jesteś tutaj? Jesteś. Słuchaj stary, mam to wino. Ej, ty! Proszę, trzymaj, zdobyłem wino. Вот, ja našel butylkę wina. Вот это да. Coś wspaniałego, nie wierzę na własne oczy. Chłopaku, za taką sztukę dam ci kupę rudy. A teraz zostaw mnie samego, chcę się nacieszyć tym boskim napojem. 6 sztuk bryłek rudy. Nieźle, ale liczyłem na złoto. A już wam powiem, czemu liczyłem na złoto.
Dobra, tutaj chyba wszystko wyzbierane. A, tutaj jeszcze roślina lecznicza. Dobra. Czemu byłem liczyłem na złoto? Bo okazało się, że w tej kopalni... Dobra, tu jest ogólnie jagody, super. W tej kopalni do zebrania jest, właściwie do wykorzystania jest, za zebrane lub zarobione złoto posąg Inosa. Posąg Inosa, który działa w taki sam chyba sposób jak Gothic 2 Noc Kruka. Nie wiem, bo... O. Przepraszam bardzo. Współpracuj. Dobra, znalazłem trzy klucze. Ciemny grzyb. I wiem, że tutaj była skrzynia. Więc spróbujmy w sumie... Tutaj była ta skrzynia, czy trochę tutaj? Spróbujmy sprawdzić, czy jest możliwość, żeby coś z niej otworzyć. O, jest kufer. O, jest możliwość. Wytrych i eliksir zdrowia. Premia do maksymalnego zdrowia 20. O mój... O tak, o to mi chodziło. Cudna sprawa. Dobra, a właściwie jeszcze kopać miałem tą rudę. Ty, Wisp, a. Dobra, ja bym sobie tylko grę zapisał. Gra zapisana, to mogę... Ty sobie tam stój. Użyłam magicznej rudy. Odłupmy trochę. O, doświadczenie plus 5, wydobyto bryłki. Aha. O, i mamy część dziennej normy. Świetna sprawa, wpadło mi doświadczenie, 330, nieźle. Dodatkowo mam połowę dziennej normy. Nie wiem, o której, moi drodzy, gość zbiera, bo jest 16. Nie wiem, o której on będzie zbierał ode mnie tą rudę. No ale dobra, trzeba by drugą część wykopać. Tutaj na razie nic nie ma. Będę chodził z tą telekinezą, licząc na to, że coś uda mi się tutaj jeszcze znaleźć. Cieszę się, że ten tą skrzynię otworzyłem. A w ogóle, skoro otworzyłem tą skrzynię, to czemu by się nie napić tego eliksiru? Punkty życia plus 20. 70, o tak. No i piękna sprawa, piękna sprawa. Piękna sprawa, naprawdę cudna sprawa. No i teraz też mamy trochę tutaj bryłek rudy, które możemy przeznaczać na informacje. 12. Tix. Co ciekawego możesz mi opowiedzieć? A co rozkazywać? A co to opowiadać? Większy kilo. Do samego Beliara się możemy dokopać. Dobra, czyli ty za rudę na razie mi nic nie opowiesz. Biegając z telekinezu sprawdzę jeszcze te groty wszystkie, które odwiedziłem. Czy coś tutaj więcej? O! Proszę bardzo, ciemny grzyb. Jak widzicie? Czyli coś jednak tutaj pominąłem, więc bardzo dobrze, że tu telekinezę znalazłem. Jak widzieliście też, mamy małe lagi i wydaje mi się, że jest to spowodowane niestety grafiką. O, zwój. Grafiką, jaką tutaj mamy. Przycina. Po prostu przycina. Dobra, tutaj jest wszystko. Z tobą gadałem. No to teraz gdzie? O, mięso kopacza. Zgarniamy. Pochodnia. Tam jest pochodnia, o. Ale tam jeszcze wrócę. A teraz chodźmy tutaj. Bryłka magicznej rudy. Bardzo mnie to cieszy. Kolejna bryłka magicznej rudy. Zgarniamy. I jeszcze jedna bryłka. Ale tych bryłek. Dobra, będzie można coś tutaj porobić z tym. Dobra, tutaj chyba wszystko jest. Klucz. Wino. Nie wiem, gdzie to jest, ale jest. To był jeszcze jakiś klucz. Ciemny grzyb. Zgarniamy. Smoczy korzeń, o proszę. Ale on daleko. Jak on ukryty w ogóle był? Grubra, ciemnego grzyba zgarniamy. Mamy zadanko wykonane, co mnie cieszy. Tam gdzieś ten klucz był. Dobra, ziele lecznicze też zgarnę, bo co? Dobra, ciemny grzyb, mięso kopacza. Dobra, tutaj jestem blisko, to zgarnę. I pamiętać, często zapisywać grę. Bo niestety, o, kość szkieletu. Bo niestety, moi drodzy, stało się coś bardzo złego, że nie zapisywałem gry. No i trafiłem na pewien pojedynek z pewnym niewolnikiem, imiennym niewolnikiem. Ten pojedynek przegrałem. No i 30 minut nagrania niestety poszło... Żeby użyć jakichś takich cenzuralnych słów, to powiem, że poszło w zapomnienie. Bo na usta cisną się słowa niecenzuralne, ale nie będę taki. Dobra, niebieski bez. Zgarniamy. Ej, stary, mógłbyś trochę lepiej to operować tą telekinezą? To
tutaj wszystko, 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 wszystko. Czy wszystko jest zebrane? Wszystko jest zebrane i save warto zrobić. No bo teraz mam 10 minut odcinka, save'y robię na bieżąco, więc całkiem, o, proszę bardzo, całkiem czuję się bezpiecznie. Tylko teraz jeszcze tak, zebrać ten niebieski bez. Dobra, zgarniam, wszystko zgarnięte, tak. No i wejść tutaj, nie wiem czy widzieliście, ale te pasy są irytujące. Jestem ciekaw, czy gdy wyjdę z kopalni, te pasy dalej będą się pojawiać. Czy to jest może jednak kwestia tego, że faktycznie tutaj, w tej kopalni... O, roślina lecznicza, proszę bardzo, to jest dobre miejsce obserwacyjne, ziele lecznicze. Czy tej kopalni może to jest po prostu taka sytuacja, że pojawiają się te pasy. Dobra, ciemny grzyb, zgarniaj. Co tam jeszcze ciekawego? Wino. Bardzo dobrze. Żeby więcej takich prostych... O! Kurde, gdzie ten klucz jest? Patrzcie. Przecież tam jest nie do dosięgnięcia w ogóle. W ogóle. Nie ma opcji, żeby ktoś dosięgnął. Nie w takim miejscu. Coś jeszcze tutaj? Wszystko? Wszystko zebrałem. Z tego punktu obserwacyjnego. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Klucze są spoko, bo dzięki temu będę otwierał faktycznie te skrzynie. No i jeśli takie bonusy będą w skrzyniach, jak eliksir dodający 20 punktów życia. Łopan. Oby takich więcej. Natomiast wiem, że warto by było... Kim ty jesteś? Kurt. A, to ty. Warto by było pokopać coś. Tak mi się wydaje. Bo tej normy dziennej warto było przede wszystkim pilnować, żeby mi nic na pewno nie zrobili. Znajdźmy może jakąś tutaj bryłę, o, mięso kopacza, bryłę do kopania. Tutaj coś jest? Zaraz tutaj wrócimy. Bryła do kopania, o, kill off. Proszę bardzo, kill off. A tu co? Niebieski bez, dobra. Tam zaraz pójdę. Tylko tak, tu jest chrząszcz. Okej, 10 punktów doświadczenia. Dobry, 10 punktów. Już mam 340, niewiele, kolejny poziom. Czy tutaj może będzie jakiś taki punkt do kop... O! I tutaj nie, ale dobra, tutaj mam. Tylko save. Save zrobiony, mogę kopać. Dobra, wydobywajmy to trochę. Proszę bardzo, doświadczenie plus 5, bo bryłkę rudy wydobyłem. No i proszę bardzo, dzienna norma zdobyta, więc super sprawa. Ciemny grzyb. Coś ciekawego więcej? Dobra, miałem zwiedzić tamte okolice, więc zwiedzę tamte okolice. Tutaj nic nie ma. Kim ty jesteś? Ty jesteś orkiem niewolnikiem. Dobrze, dobrze wiedzieć. Ciemny grzyb. Proszę bardzo. O, i teraz pojawiły się te pasy, które nie wiem czemu, ale tutaj faktycznie przy orkowej arenie one się tak mocno pojawiają. Dobra, ciemny grzyb zebrany. Kolejny ciemny grzyb. Ej. Dziękuję. Dobra. Coś tutaj ciekawego, ciekawego. O, pochodnia. Zebrana. Nic więcej tutaj nie ma. Nic. Ciekawa jaskinia mieszkalna bez historii właściwie. Natomiast okazało... O, bryłka magicznej rudy. Słuchaj stary, to musisz podnieść, bo to jest cenna rzecz. Dobra, nic więcej tutaj widzę nie ma. Oprócz ciemnego grzyba, który jakimś cudem przeoczyłem. Ciekawe. Mimo wyciągniętej telekinezy to przeoczyłem. No idziemy zbierać pozostałe rzeczy i to jest orkowa arena, rozumiem. Na razie tam wchodzi... O, czaszka. Wchodził nie będę, bo pewnie tam sobie wojownicy ćwiczą, nie chciałbym zostać przed nich zmuszony do wzięcia udziału w ich treningu, będąc głównie z takim sparring partnerem, którego by obili. Wolałbym tego, o, ciemny grzyb, wolałbym tego uniknąć. Dobra, tu zgarniamy dużo tych ciemnych grzybów. Może mana wzrośnie mi, gdy będę je jadł, to też jest fakt. Bo przecież zawsze w Gotiku było tak, że mana po 50 grzybkach wzrastała, no i siła po 25 jabłkach. Jeśli chodzi o jabłka, nie ma żadnego, ale ciemnych grzybów mam już praktycznie bardzo dużo. Dobra.
Niebieski bez. Nie wiem skąd tam się wziąłeś, ale jesteś. Ty jesteś Martin Hej! Kim. A, O, mnie nowy. зовут Nazywam się Martin, ja Martin, walczę na arenie. сражаюсь Może на chcesz się арене. do A nas что для этого przyłączyć? нужно? A co z tego tego jest potrzebne? Co myślisz o uszaku? Что ты думаешь? Не Nie советую radzę тебе się z nim спорить rozmawiać. с Jest ним. skory do awantur. No i za wszystko inne będę musiał zapłacić, więc na razie się z tym wstrzymam. Nie wiem, czy widzicie te pasy, ale jeśli widzicie, no to wiecie, co mnie naprawdę tutaj irytuje w tej modyfikacji. Głównie to. Głównie to, bo oprócz tego fajna, fajna. Szkoda, że nie ma dubbingu. Przydałby się, owszem, przydałby się. Natomiast gra się całkiem na razie ok. Spoko, że w sumie zaczynamy. Czuję, że jestem nikim właściwie w tym wątku tutaj. Zaczynamy jako naprawdę jakiś słaba, słaba postać. Jakiś nic nie warty niewolnik. Więc to jest plus. Fajnie, że też czuję wzrost postaci po prostu, jeśli chodzi o rodzaj wspólny, jeśli chodzi o atrybuty, bo już znalezienie mikstury, która dodaje do życia 20 punktów, jest naprawdę zacne, naprawdę zacne. Dobra, teraz schodzimy w dół i będziemy szukać dalej. Też fajne, że mamy zamknięty teren, gdzie możemy na początku skupić się głównie na tym, żeby właśnie szukać jakichś takich mini elementów i czuć, że to postać powoli, powoli, regularnie wzmacniamy. Hej, Carlo. ty! Kim jesteś? Kto ty? Nowinki. A nowy, nazywam się Carlo. Tak, zostałem niedawno złapany przez piratów i sprzedany w niewolę. Ile razy usłyszałem podobne słowa? Jak twoja znajomość z uszankiem? On zawsze się cieszy z nowych niewolników. Ale z ciebie dowcipnisz. Jesteś wyjątkowo bystry, ale z jakiegoś powodu wciąż nie masz swojego miejsca i nie zdobywasz rudy. Widzę, że twój przyjaciel już wziął się do roboty. Jeśli nie wyrobisz normy, będzie nam ciężko. Ty za to odpowiesz. Tak, oczywiście, ale najpierw chciałem się czegoś od ciebie dowiedzieć. Chłopcze, jesteś tu nowy i nie znasz naszych reguł. U nas nikt niczego nie robi za darmo. Rozumiesz, żeby oddać normę rudy, trzeba walić kilofem cały dzień, bez przerwy i tak codziennie. Niewielu to wytrzymuje, dlatego mamy zwyczaj brać rudę za każdą informację, którą chcesz zdobyć. Tym samym pomagasz jednemu z nas wytrzymać ciut dłużej w tej przeklętej kopalni. Ile kosztuje informacja? Wszystko zależy od tego, czego chcesz się dowiedzieć. Okej, okay. A nauczyłbyś mnie wydobywania rudy? A dlaczego nie? Ale wiesz, to nie będzie tanie. Myślę, że 25 bryłek rudy będzie w sam raz. Ile? A jak myślałeś? Nie mam zamiaru tracić swojego czasu na darmo. Jeśli przez ciebie nie zdążę wydobyć swojej normy rudy, to uszak mi łeb urwie. A chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o wyspie. Jeśli też możesz poznać wszystkie interesujące historie o wyspie, radzę ci porozmawiać z Hartem. On dużo wie na ten temat. I okej, na razie sama nie będę wypytywał. Uratować sama, okej. Dobra, na razie to sobie darujmy. Ale to jest chrząszcz, którego... Och, mój Bóg! Draka! Jaka walka? Chrząszcza ubiłem. Hard. To był hard. To był hard, ale sobie poszedł. Borys? Podażdzi minutku. Witaj, Привет. Jestem Alastair. Mnie зовут Борис. Nazywam się Borys, jestem osobistym ochroniarzem Draxa. To już nie słyszałem. A co też o mnie słyszałeś? Słyszałem, że złapali cię dzielni piraci naszej słabnej przeklętej wyspi, co dali orkom. Uważam też, że planujesz ucieczkę z kopalni. Ciekawe, jesteś dobrze poinformowany, a co jeszcze słyszałeś? Dużo rzeczy, złapać to być może podzielę się z tobą informacją. A co możesz mi opowiedzieć? Okej. O orkach, wpływach, ludziach w kopalni, kim jest Drax. Dobra, to będziemy pytać, co wiesz o kopalni? Jeśli zabijesz kogoś niewolników, szykuj się na śmierć. Orkom dobrze tego, nie chcą tracić robotników. Dobra, coś tam się dowiedzieliśmy. Przede wszystkim dowiedziałem się to, że wszędzie widzę lagi. I wszędzie widzę, że... o, bryłka magicznej rudy, to spoko. Wszędzie widzę, że jest problem z tymi pasami. One praktycznie całej kopalni występują. W jednych miejscach bardziej, w innych mniej. O, pierścień. Co to za pierścień? Gdzie ten pierścionek? Pierścień Draxa. Ochrona od strzał i ochrona od broni. Nie wiem, czy dobrze, że go znalazłem. Ale mam. Ale mam. A to się ceni, że mam jakąś dodatkową ochronę. Proszę bardzo, 20-20. O, surowa stal. Warto naprawdę zaglądać w każdy kąt tej kopalni. Naprawdę w każdy kąt, bo nigdy nie wiesz, co tutaj może znaleźć. Proszę bardzo, woda. Niby woda nic nie warta, ale jak trzeba będzie uzupełniać życie,
to już coś jest warta. Dobra. Tu chyba wszystko. Ty jesteś niewolnikiem. To mi nic nie powiesz, ciekawego. Ognisty korzeń. Dobra, zbieramy. Tak jak powiedziałem, każda rzecz tutaj na pewno jest cenna. Każda roślinka może się przydać. Czy tutaj jeszcze coś jest? Tutaj nie widzę. O, tutaj coś widzę. Ciemny grzyb. Dobra. I kim jesteś? Pogadajmy z tymi na górze. Może coś wie. Dobra, to jest niewolnik. Niewolnik. A ty kim jesteś? Też niewolnik. To mi nic nie powiedzą. A ty jesteś? Nadzorca niewolników. Kurde, w sumie ma to sens. Niewolnicy, niewolnicy, to i nadzorca. Dobra, lecimy dalej. Tutaj, o, skórzany mieszek. O, grzyby. Proszę bardzo. Mięso kopacza. Która godzina w ogóle? 19:25. Okej. Ciemny grzyb. O. Ten skórzany mieszek zaraz sobie ogarniemy. Dobra, menzurka. Wejdźmy tam do środka w ogóle. Czaszka. Coś tam, coś tam. O, no i znowu. Znowu te pasy, które się po prostu... O, kość szkieletu. O, ciemny grzyb. Zgarniamy. O, teraz nawet ładnie zadziałała telekineza. Bryłka magicznej. Teraz gorzej. Dobra, zgarnięte. Coś jeszcze tutaj jest? Tutaj już nie ma nic. O, właśnie, o tym wam chciałem powiedzieć. Posąg Inosa. Można się tutaj pomodlić. Proszę bardzo. Natomiast kosztuje to od 0 do 100 sztuk złota. Ja 100 sztuk złota aktualnie nie mam, bo mam 70, więc no, sorry. O, skórzany, o, roślina lecznicza. To może tak, najpierw od lewej. Alaster. Dobra, zgarnięte. Skórzany do prawej. I okej. To skórzany mieszek, którym jest 25 sztuk złota. No to mamy 95, nie jest źle. Czy coś jeszcze tutaj widać? Nie. Ale są chrząszcze. No dawaj. Och, boch mój. Dawaj go. No, Alaster. O, i kolejny chrząszcz. Och, mój. Tak jest. No i 10 doświadczenia. Grosz do grosza, a będzie kokosza. Nie trzeba wziąć. Jeśli chodzi o doświadczenie, 375. No i pewnie jeśli chodzi o wszystko inne. Dobra, 4. Tu jeszcze jest. O, kolejny chrząszcz. Och, boch mój. Dawaj go. Dajesz. Cudnie. Och, mój. Mamy chrząszcza. No i sejwik. Sejwik zrobiony, można lecieć dalej. A żeś mnie stary przestraszył. Niebieski bez. No i co ja bez telekinezy bym zrobił? O, menzurka. Normalnie ślepy człowiek jest bez telekinezy. Nic nie widzi, a tutaj tyle rzeczy można zebrać. Naprawdę tyle rzeczy można zebrać, a bez telekinezy nie. Ciemny grzyb. Proszę bardzo. Można? Szturmora, dokąd ja się dajesz? Chcę wejść do sztolni. Mora tam nie wolno. Sztolni byś pełzaczy. Zjedzą mora w ciągu paru sekund. Do sztolni idą tylko mora, które zawiniły i uszak skazuje na śmierć. Ale chcę przejść. Pracować mora, nie odciągaj się od roboty. Okej, okay, rozumiem. Tam nie wchodzić. Tam nie wchodzić. Zdecydowanie tam nie wchodzić. Tutaj coś jest? Mięso kopacza. Coś jeszcze ciekawego? Skrzynie rudy. To na pewno jest ciekawe. No i dobra, w sumie dochodzimy do momentu, gdzie znaleźli... O! Coś tutaj było? Dochodzimy do momentu, gdzie znaleźliśmy tą telekinezę, więc zatoczyliśmy totalnie koło. Czy ja z tobą gadałem? Artus? Słuchaj, u ciebie słuchaj, nie masz czegoś do jedzenia? Żołądek pusty, sił nie ma co? Nie mam, wybacz. Czort! Cholera, ja tak jestem tak głodny, że zjadłem swojego cieniostwora. Jak się nazywasz? Nazywaj mnie Artus. Załóżmy się, że to nie jest moje prawdziwe imię, ale tutaj nikomu nie można ufać, więc będzie ono pasować.
Od dawna tu jesteś? Tak, dawno, tak dawno już straciłem rachubę czasu. Konieczne, nie oczywiście nie jestem weteranem kopania jak sam, ale w czasie, wiemy, co tu przesiedziałem, widziałem już sporo. Widzisz siedzę na moich włosach? A to wszystko przez to przeklęte miejsce. Przecież mam zaledwie 28 lat. I boję się, że do 30 już nie dociągnę. Została jedna radość życia. No pewnie żołądek by pełno i udawać przyzwitego niewolnika. Potrzebujesz jedzenia? Da, jak można tak, możliwie jak najwięcej. Obudził się ostatnio we mnie zwierzęcy zapety. Przynieś mi wszystko, co będziesz w stanie znaleźć. Zamiast dam ci trochę rudy. Okej. Okay. No i na razie to tyle. Ciemny grzyb. Dobra, tu chyba wszystko. Czy coś jeszcze gdzieś tutaj jest? Jeszcze się przejdziemy tutaj sprawdzić. No i 25 minut ładnie dobiliśmy. Sporo złota mam. Niestety widzę, że jest 230, a brakuje mi jeszcze z 5 sztuk, gdzie bardzo, ale to bardzo by mi... O! Bardzo by mi to pomogło, bo my się faktycznie pomodli do Inosa. Mięso kopacza tam jest. To jest z tej sztolni. Bryłka magicznej rudy. Może trzeba będzie faktycznie tutaj znaleźć przede wszystkim mojego kumpla, z którym trafiłem tutaj do tej kopalni, no bo on może coś mi więcej opowie, co tutaj się dzieje. No i też, o, i też podobno on może dawać mi bryłki rudy, więc hello, warto by było się zainteresować. Ważne, że dzienna norma wydobyta, z tego się cieszę. Mam trochę kluczy, gdzie nie wiem, do czego one będą mi służyć na chwilę obecną. Dobra. Czy tutaj coś jest? O, tutaj można wejść. Tam coś będzie ciekawe. W ogóle tam też... O, tutaj kufer jest. To jak będę schodził, to go odwiedzę. Jest tu ktoś? Ktoś tu kopie. Niewolnik. Niewolnik. Dobra, tam jest roślina lecznicza, widzę, że zgarniamy po prostu ciemne grzyby. Na razie zgarniamy przede wszystkim fanty. W tym odcinku wykonaliśmy jedno zadanie, co mnie cieszy. Pogadaliśmy też trochę tutaj, dobra, mięso kopacza, trochę tutaj z ludźmi. Faktycznie są te układy, że trzeba płacić rudę za informacje. Boli to, bo wcale tej rudy tak dużo nie mamy. Sporo udało mi się zdobyć w kopalni, natomiast bardzo mało wykopać, chyba wykopałem dwie bryłki tylko, no ale umiejętność wykopywania rudy mi wzrosła, więc coś za coś. Dobra, proszę bardzo, kufer. Oj, mam klucz. Eliksir ducha, premia do many. Cudownie. O, czas oddać rudę uszakowi, więc oddajmy mu rudę, bo tą dzienną normę. Proszę bardzo, mam 21 dodatkowych bryłek rudy, natomiast jeśli chodzi o złoto 95, trochę mnie to boli, tylko save'a bym zrobił przed gadką z uszakiem. Ze zrobionym save'em, słuchaj stary, możemy pogadać. Oddać dzienną normę i proszę. Mora dobrze pracować, dawaj tu rudę. Teraz Mora może jeść, spać, zabieraj się. No i spoko. Faktycznie, o, woda. Faktycznie nie jest zbyt taki rozmowny. No ale proszę bardzo. 95 sztuk złota. No i możemy punkty trafić. Mamy 70 i manę możemy podnieść. Mana plus 5. Mana plus 5. Cudnie, mana 20. Ej, manę to będę podnosił, bo raczej nie planuję w to inwestować. Nie wiem, jakie są tej progi do statystyk, iż tak, czym się zajmujesz? Czym ty zajmujesz się? Moja zajmuję się tym, żeby odmawiać takich nierobi jak ty. Niewolników coraz więcej, a rudy coraz mniej. Idź pracować, bo będę się gniewać. Kurczak? Czego chcesz, Mora? Dlaczego nie pracujesz? Chciałem się dowiedzieć. Nie obchodzi, co chce iść niewolnik. Idź pracować, póki ja cię nie zabić. Kurt, dobra, no to... Kurt sobie tutaj chodzi chyba cały czas. Liczę na to, że komuś spuści w piernicz i dostanie rudę. No ale nie ze mną te numery. Dobra, ciemny grzyb, zgarniam. Tu co jeszcze jest? Mięso kopacze. No, przydałaby się mi naprawdę złoto. Przydałoby mi się złoto, żebym mógł naprawdę pomodlić się do Inosa. Bo dzięki temu miałbym pewnie jakieś dodatkowe bonusy. Natomiast nie jestem tutaj jakiś taki bardzo na to nastawiony. Bo jak nie dzisiaj, to jutro.
Pomodlimy się. A właśnie jestem ciekaw, czy są tu jakieś progi do statystyk. Bo jeśli są progi do statystyk, no to faktycznie. Tutaj w manę inwestuję, ale tylko eliksirami, bo nie będę na pewno wykorzystywał punktów nauki, żeby się uczyć many. A punkty nauki wolałbym przeznaczyć na, nie wiem, właśnie siłę, zręczność. Nie wiem, czy tutaj są tak jak w Gothic 2 Noc Kruka. Miecze, które faktycznie wymagają zręczności, ale przez to, że nie używam pluginów, bo niestety nie używam, widzicie to w ekwipunku, widzicie to w ogóle w szybkim zbieraniu, że nie ma pluginów, no to już tak bardzo zręczność mnie nie interesuje jak w innych modyfikacjach, no bo jest plugin, który uwielbiam, a który używam do właśnie skalowania broni z umiejętnością, jak jej wymagają, czyli bronie pod zręczność skalują się ze zręcznością. I naprawdę wtedy warto uczyć się zręczności, no bo nie dość, że będziemy lepszym kieszonkowcem, no to jeszcze dodatkowo, o, jeszcze despolny, no to jeszcze dodatkowo bronie, których będziemy używać, faktycznie będą nam zwiększać obrażenia i warto, to warto robić. Natomiast takie inne sytuacje jak teraz, ta obecna, gdzie pluginu nie mam, no nie zachęcają, że tak delikatnie powiem, do tego, żeby faktycznie tą zręczność inwestować. Kim ty jesteś i może save? Dobra, gra zapisana, możemy podejść. Ochroniarz? Ochroniarz. Jeśli by mnie udało mi się stąd wyrwać, kiedy miałem okazję, nie musiałbym teraz chorować dla tych drani. Opowiedz coś o kopalni. Jeśli ty chcesz zarobić trochę rudy, zrób stawkę na jednego z wojowników areny. Okej, a ty? To wszystko przez rudę. Ciągle jedno i to samo. Wszyscy na gwałt potrzebują tej rudy. Ej, ty. A dobra, a powiedz coś o kopalni? Jeśli będziesz miał kłopoty, zwróć się do Drakta. On ci pomoże zamiast za parę bryłek rudy. No i spoko, dobra informacja. Na razie tutaj widzę, nic nie ma. Ciemny grzyb. Zgarniamy. Tutaj coś więcej. Nic. Trochę udało mi się w tym odcinku, moi drodzy, zrobić. Żałuję bardzo, że nie udało mi się poziomu wbić, to raz, a niewiele mi brakuje. No i że złota nie miałem więcej, no bo faktycznie pomodliłbym się do Inosa. Może by coś się udało zdobyć. Kość szkieletu. Ty kim jesteś? Kość szkieletu wezmę. I czemu ty na mnie czekasz? Bo ewidentnie na mnie czekasz. Safe. Moi drodzy, safe. Dobra, moi drodzy, zapis zrobiłem, bo to był Juliano, w którym chyba lepiej na chwilę obecną nie gadać. Niewolnik, niewolnik. Czy to sami niewolnicy idą? Też niewolnik. Niewolnik. Może tam mój kumpel któryś idzie z kolei. Niewolnik, niewolnik. Nie no, sami niewolnicy. Ogniste ziele. Okej. Dobra. Jeszcze coś? Halo, halo. Jeszcze coś? Nic nie ma. Tego Juliano na razie bym chyba unikał, ale na pewno tam bym się chciał przejść i ten. I wydobyć jak najwięcej bryłek rudy. No i ewentualnie jakiś znajdziek. Proszę bardzo, roślina lecznicza. No bo w sumie przy takiej postaci, no i w sumie, że mamy kolejny dzień do 21. możliwość jeszcze pewnie. O, w sumie są tu chrząszcze, które pozwolą mi wbić level. Więc tu nie będzie taki stracony odcinek. Chodź. Dawaj, dawaj, tak jest. Jeszcze jeden chrząszcz. I dawaj go jeszcze jednego. Jeszcze chyba jak zabiję ze trzy, to mi wskoczy poziom. Dobra, jeszcze raz. Dawaj go. I mamy poziom. Tak jest. No i tak, moi drodzy, mogę skończyć odcinek. Ja oczywiście tutaj dalej będę zbierał w kolejnych materiałach wszystkie jakieś przedmioty, które gdzieś tutaj w kopalni się znajdują. No i wykonywał kolejne questy. Tak wygląda moja postać na chwilę obecną. Tak wyglądają zadania. Tak wygląda ekwipunek, który jest coraz fajniejszy. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o skomentowaniu, ustawieniu łapki pod odcinkiem, subskrypcji kanału. No i co? Słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.